Siemano, Siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem w dzisiejszym odcinku po raz kolejny zaprosić Was do Huberta Więcka, który jest basistą Decapitated, ale też gitarzystą na przykład zespołu Banisher, albo na przykład ostatnio trochę zagrał koncertów z Acid Drinkers za Popcorna, bo tam Popcorn nie mógł pograć chwilę, a chłopaki chcieli grać. W każdym bądź razie Hubert dzisiaj opowie o różnych swoich gitarowych gratach, trochę pokaże różnych tam patentów, których się nauczył, może zobaczycie jakieś riffy, które można podkraść albo się nauczyć. W każdym bądź razie bardzo fajny temat. Filmik nie za krótki, ale bardzo, bardzo konkretny i oddający to, jaki Hubert jest i jaki po prostu jest jego klimat. Jeśli widzieliście film o gitarze basowej i się wam nie podobało, to nie oglądajcie, bo było tam sporo spiętodupowych, bólodupowych komentarzy. Nie zaczailiście, o co chodzi z podejściem Huberta do samego siebie i ogólnie do muzyki, ale ci, którzy zaczaili, na pewno nie będą w tym momencie żałować, że jest kolejny temat od Huberta. Ja się bardzo cieszę, że Hubert zaangażował się w gitarową mgłę. Bardzo dziękuję. To jest dla mnie naprawdę wielka, wielka nobilitacja, że ludzie grający na światowych scenach pojawiają się w gitarowej mgle, pojawiają się na folk i że po prostu możemy sobie od nich czegoś się nauczyć i dowiedzieć i sprawdzić, co mają do powiedzenia. Pokażę Wam na szybko, jak w tym momencie wygląda fogownia. W tym momencie fogownia wygląda, czekajcie. O, w tym momencie fogownia wygląda tak, jeszcze na razie nic na razie nie działa, nic tutaj się na razie jeszcze nie dzieje. Znaczy działają komputery, ale to wszystko jeszcze jest niepodłączone. Działają też bębny. No, prace trwają nad tym, ażeby to w końcu, wszystko uruchomić. Na razie mam problem tutaj z tymi pudłami, w których są efekty gitarowe. Tam nie wiem, z 200 efektów czy ileś. Tutaj mamy do basu systemik. No, będzie o tym oczywiście osobny odcinek, więc na pewno się dowiecie, jak to wszystko zarówno powstawało pod względem akustycznym, ale również, znaczy pod względem akustycznym, no tego, że tutaj wytłumiałem, bo będzie film taki o tym, jak to pomieszczenie wyglądało przed i po mojej adaptacji akustycznej, chociaż ja nie wiem, czy to jest adaptacja akustyczna, ale nieważne, słuchajcie. I tutaj jeszcze jest reżyserka tak zwana. I przechowalnia rzeczy, które będę chciał posprzedawać. Tutaj są Wojtasy. Ktoś się pytał o Wojtasy. Tutaj jest KS Tęcza. Pozdro dla kumatych. No i słuchajcie, jak mówię, no zapraszam już na lekcję Hubertową. Naprawdę gorący, naprawdę zajebisty temat i jak mówię, bardzo się cieszę z tego, że Hubert ma też zajawę na kręcenie fogów. To jest wielka rzecz, więc podziękujcie mu ładnie w komentarzach. Może nakręci jeszcze coś kolejnego, bo jest naprawdę zajebistym kolesiem. Co zresztą chyba widać z tego, co już pokazał i z tego, co obejrzycie za chwilę. Dobra, nie kadzę, bo przecież łubu dubu, a to niech żyje ten prezes klubu. Jo, trzymajcie się. Cześć, nazywam się Hubert Więcek, gram w Banisher, Decapitated, Redemptor oraz Acid Drinkers Live jako gitarzysta i zapraszam na kolejny odcinek filmików o gitarze. Nie będzie jakoś specjalnie dużo grania popisówek i nie wiadomo jakichś lików zza pleców, w których się nie da zagrać. Bardziej będziemy sobie dzisiaj opowiadali o sprzęcie, gitarach, wzmacniaczach, ogólnie sprzętu, jakiego używam oraz o pewnego rodzaju patentach, które stosuję podczas grania, podczas ćwiczeń czy w ogóle jako. Czy w ogóle podczas po prostu grania i robienia rzeczy z gitarą. Na samym wstępie omówmy, tak, moje w tym momencie głównodowodzące, prowadzące wiosło. Jest to Ibanez DCM100, model Dino Cazaresa, siedmiostrunowa gitara. Nie jestem jakimś super
znawcą specyfikacji wszystkich gitar, bo nie mam czasu na uczenie się takich bzdur. Co jest najważniejsze? Ma jeden pick-up, jedno pokrętło, wajchę. Wygląda w miarę spoko, a nawet bardzo spoko. Odwrócona główka, co akurat nie jest moim ulubionym, nie jest moją ulubioną rzeczą. Co jeszcze? Ruchomy most, to mówiłem. No i nie. W każdym razie tak. Jeśli chodzi o tą gitę, co tu jest ciekawego do powiedzenia? Stroję się normalnie bez standard, bez żadnych dziwac, dziwolągów, nie wiadomo czego i tak dalej. Po prostu standardowy strój, dodana jedna struna i tyle strunki, jakich używam. Akurat do tego setu to mam takie airbole. Ile to? Dzień 4-6. No i oczywiście, jak to jest set do szóstki, nie? Więc dokupuję sobie rubą strunę 58. No i zgadza się, jest użym poli tak jak ma być. Nie jest jakaś ani za lekka makaroniasta, ani jakaś super za twarda, także się... Daje radę, nie? Ja to nic do czynnego. Co dalej z ciekawych patencików, jakie stosuję? No wiadomo, tutaj ta frota zaślepa musi być, żeby się nie odzywały struny. Nie, bo to normalnie to słychać, a tutaj w zasadzie nie. Natomiast co mnie trochę denerwuje, to jest to, że przy odwróconej główce normalnie jest tak, że ruba struna tutaj ma najdłuższą, jest najdłuższa w tym miejscu i najmocniej się odzywa, nie w przypadku główek, załóżmy, normalnych typu Les Paul albo no, na odwrót, nieodwróconych, no to te rube struny mają króciutkie tutaj pole tych końcówek i trochę mniej rzędzą, ale jak się zalepi tym, to jest git, nie? Co jeszcze tutaj z ciekawych rzeczy stosuję. W ogóle jeżeli chodzi o wajchę i tak dalej, to ja sobie tutaj w ogóle wszystko zostawiam, flaki na wierzchu. Teraz mało tak, raz, że jest odkręcone, to dwa, że tutaj mam jeszcze, to mi Szymon w studiu zrobił, już tak zostało. W każdym razie chodzi o to, że tutaj też te sprężyny się odzywają dosyć mocno i po prostu tłumi to o ten cały efekt, nie? Że tego jest po prostu mniej. Normalnie jakby tego nie było, to by bulgotało jak woda, nie? Oprócz tego, tak. Ciekawy patent, jeżeli chodzi o strojenie Floydów, nie? No w ogóle każdy wie, że strojenie Floydów to jest jakaś totalna porażka i więcej z tym zachodu niż pożytku. I naprawdę to most musi być już jakiś fenomenalnie rewelacyjny, żeby to wszystko stroiło i tak dalej. Natomiast podpowiem pewien patencik, że jeżeli rozstroi wam się gita, zamiast tutaj się cipciać z tymi mikrostrojkami, odkręcać to, stroić i zaś aż to kurde będzie wszystko z powrotem, to bierze się i te śruby, które tutaj naciągają, regulują, kontrują, po prostu delikatnie poluzować albo podciągnąć, w zależności od tego, w którą stronę gita nie stroi, nie? I później mikrostrojkami w 90% przypadkach to od razu wraca. Nie robi to jakiejś strasznej gimeli z mostkiem, że zaraz on leci w te albo we w te, tylko po prostu dostraja tyle, ile się tam opuści. Wiadomo, można też skontrować gryfem czy coś w tym stylu, ale jest to jakaś metoda. Inna sprawa, jeżeli chodzi o tutaj radzenie sobie z wajchą. Jeżeli w ogóle ustawiam gitę, to staram się ustawić tak, żeby moja pusta struna G, jeżeli będę naciągał tą wajchę z całej epy do końca, to ma zrobić kwartę, nie? Czyli mielibyśmy...
na maksa jak na ciągu, nie? Więc w tym momencie wiem, że jak będę robił jakieś śwignięte czysto. To wiem, że jak ją sciulam na samą górę, to zawsze będzie gdzieś tam w tonacji i nie będę jakoś specjalnie fałszował. Ewentualnie na Hama zrobię tak jelo, nie? No, co jeszcze ciekawego w tej gitarze? Aha, jeżeli chodzi o bezprzewód, ale to dobra, to bez przewodów, w purchach i tak dalej, to zaraz zrobimy. A, no jeszcze ciekawy patent. W tej gitarze akurat są takie kołki dosyć szerokie, nie? I no, niby spoko na tym pasku, ale wiadomo, że straploki byłyby dobre, nie? No bo to wiadomo, no, ze straplokiem można robić tak i dalej siedzi gitara, jest spoko. Ale z drugiej strony ja nie chcę się też babrać w desce, żeby to wyciągać, wykręcać i tak dalej, bo już jak, czasami jest tak, że jak raz ruszy śrubę, to już się wszystko rozwali i to też jest dosyć takie niebezpieczne ingerowanie w drewno. Więc co podpatrzyłem u też starszych, mądrzejszych kolegów, zamiast próbować straploki nie wiadomo jakie, albo nakładki i inne ciustwa, idzie się do żabki, kupuje się buteleczkę Grolsza, robi się tak, pyk. I jak się już tak zrobi, to później z tej takiej stulei, co tam jest, taka śmiszta do otwierania, kto wie jak wygląda Grolsz, to wie, zdziera się takiego gumioka, takiego, co nie? I tego gumioka po prostu normalnie zakłada się pasek i później tego gumioka pyk, nie? Wiem, że Fender też robił jakieś takie gumy czy coś i są na to patenty, ale kosztują tyle co 10 groszy, więc bardziej się opłaca kupić 10 groszy, mieć 10 straploków do 5 gitar, 10 piwek, nie? Chyba oczywiste. Dobra, teraz tak, przejdźmy sobie może do gleby i zobaczmy, jakie tutaj są purchawy i wszystko. Ogólnie tutaj jest na drugiej kamerce wszystko, nie? Jak to mniej więcej wygląda. To jest w zasadzie moja stara gleba, mogiła zbiorowa na cały świat, na wszystko, co ja tu mam w ogóle. Zostawiłem to sobie w pokoju. Kiedyś z tym jeździłem, ale się opamiętałem, bo na co to komu tyle i tego nosić. Zajmuje dużo więcej miejsca w aucie. Więc stwierdziłem, że nie ma sensu, tylko to sobie zrobiłem o taki patent, że to w domu leży i tu wszystkie pulchawy wsadziłem, a na wyjazdy czy coś, no to biorę tylko tyle, nie? No i to standardowo, wiadomo, najlepiej zrobione Castorama, tym razem za 4,80, bo tutaj chyba wymiarówkę mam o 2 cm więcej, to jak pan stolarz ciął, to policzył mi o 10 groszy więcej. No ale wymiarówka jest ta sama, samolot w Ryanairze, nie? Te kwestie. No i na czym polegają te patenty, że no tutaj te wszystkie purchawy, nie? One są mega mocno przytwierdzone za pomocą najlepszej rzeczy na świecie, czyli tryty, o, nawet gdzieś tutaj mam jakieś tryty, leżą, jakby się coś tutaj miało jeszcze dopiąć, czy nie. No i te tryty, bo w sumie jak sobie z tym poradzić, nie? No jak przytwierdzić? No to bierze się wiertarę, pożyczę od sąsiada Mariana, chociaż ja mam swoją. Udarówki nie trzeba, taka zwykła daserode. I przewierca się w jakichś takich miejscach, gdzie no ja na przykład mam tu i tu kaczuchę, tu i tu pyk, nie, i od spodu to się trytuje, później nożykiem wszystko ucina i mamy piękną glebę zmontowaną z Castoramy za 4,70. To ciustwo całe wielkie, w ogóle to kosztuje jakieś 5 stóp i na co mi to, kurde, bez sensu. No i tak sobie o to z tym radzę. Po kolei co tutaj jest? W ogóle jeżeli chodzi o cały rig Live, który używam, to na ten moment, zobaczmy, idzie to mniej więcej tak. Przeważnie, w ogóle lubię używać ten tuner, bo jest spoko, bardzo ładnie łapie, ale jak nie ma miejsca czy coś, no to zaczynamy tutaj od Line 6. Nie, Line 6 jest w ogóle BDB urządzonko, też ma tutaj tuner, ma wyjścia. W ogóle dodatkowo tutaj ma split tak jakby na A i B oraz wyjście na tuner, więc ten tuner też sobie mogę tu podłączyć. Ja nie mam miejsca, muszę to ciustwo wyrzucić, jakoś sobie mniejszą kupić.
No i działa jak bez przerwy. Tutaj ogólnie bardzo fajny patent, że przede wszystkim zaraz to coś zlikuję, bo mi zaraz zawionie. Bardzo fajny patent jest, że on ma w ogóle jacka normalnego ludzkiego, a nie te jakieś napiny. To przecież ile ja, jak miałem jeszcze stary bezprzewód, to ile latałem za tymi jackami, to myślałem, że mnie po prostu krew zaleje, nie? A tutaj jeszcze oprócz tego dodatkowo z Kubusiem od Soundargów wymyśliliśmy taki patent, że ten stary jack, co był dodawany, on ma tutaj taką stulejkę do zakręcania, więc jak, a to mi się zdarzało już kilka razy na gigach, że po prostu kabel wylatuje z nadajnika. Nie, a tutaj jest normalnie zakrętka, przerobi mi po prostu tam swój kabel i tylko tą końcówkę tam przeciwał, no i to nie ma szans się wyrwać. Natomiast jak to sobie przytwierdzam, czy na razie to sobie w kiermany wsadzam, nie, bo nie ma potrzeby, ale wiadomo, najlepszy patent na świecie, tryta, i wsadza się ten bezprzewodzik, tak, pyk, a w ogóle uprzednio jeszcze na pasek się instaluje całość, nie? Ja sobie tak daję na pasek, bo tutaj już, że jest schowane, nie widać, jest mniej więcej tutaj na plecach i to jest zatrytowane właśnie w ten sposób, tak żeby to się jeszcze w ogóle dało otworzyć, nie, i ewentualnie wymienić baterię, nie, no i taki oto patent. Można sobie oczywiście kupić kieszonkę za 200, ale 200 można zawsze ciekawiej spożytkować, a zrobić sobie to na starej frocie i trycie i też będzie spoko i będzie działało. Najważniejsze, że działa, nie. Dobra, no to tak, co po kolei tutaj mamy. Tutaj jest tuner, ale jego mam wpiętego w ogóle gdzie indziej naokoło, nie o to chodzi. Zacznijmy może tak, z tego mi idzie do najlepszej zabawki na świecie, czyli do Wami Ricocheta. To jest w ogóle strasznie fajna zabawka. Ja kiedyś, znaczy ja w ogóle Wami używam od kupy lat, od 15 lat może. Miałem kiedyś taką czarną Wami dwójkę się nazywała. W sumie była spoko, nie, ale tak trochę była, nie była poli coś tam. Pozdrawiam Poliego z Bielska, wiadomo, najlepszego króla, ale chodzi o to, że jak się ciulnęło cały akord, to się robiło tak i ona działała tam tylko na jednym polifoniczny, o. No i nie działała tak jak komórki były, nie? Nokia 33 też była mono. Nieważne, ja nie muszę znać wszystkich słów, wiadomo o co chodzi. No a w każdym razie wypuścili te nowe Wami piątki. No i to było w zasadzie to samo co czwórka, tylko że była z bypassem. Była taka, że już można było normalnie na tym grać akordy i wszystko. I nie robiło się z tego jakieś kaszany, nie? Później wypuścili jeszcze tą Wami DT chyba, też ją miałem. Fenomenalne. Tylko że to zajmuje pół gleby, nie? I na co mi to? Takie duże, żeby se zrobić, nie wiem, dwa razy. O, dupa, nie zrobię se. Żeby se dwa razy zrobić tak na gigu, no to nie będę przecież jak debil woził czegoś takiego, nie? I wypuścili to, tego Ricocheta, który w zasadzie spełnia funkcję całego Wami, a mi najbardziej zależy tak naprawdę na tym, żeby uzyskać z niego momentary, oktawkę w górę, nie? Czyli mamy sobie po prostu jakiś dźwięk. No i w czym ja to głównie używam? Właśnie jak chcę zrobić. Najfajniejsze jest to, że normalnie, żeby wyciskać te wszystkie dzikie, to trzeba się trochę namęczyć, chcę puknąć tą strunę dobrze, żeby to w ogóle siadło. A tutaj cwaniakiem wyciskam sobie normalnie na piątym nogu. I już wystarczy, nie? To samo w drugą stronę. Ogólnie za
zabawa z tym to jest w ogóle kosmos, nie? Tamto-siamto. Można tutaj sobie poustawiać różne inne rzeczy. Na przykład, nie wiem, ja lubię się czasami bawić, nie, że zrobię... ktoś na przykład nie ma bajki, nie, to sobie może zrobić... Ja jadę po was. Można sobie ustawić oczywiście też w dół, załóżmy, nie? Przyszło, nie, zrobiłem. Dwa problemy są takie, że jest dosyć dużo, ale spoko, pod nogą się czuję tak jak ma być. No ale ten włącznik, nie? Włącznik czasami rzeczywiście na live'ie, jak się gdzieś gra jakoś solowy i się gdzieś odejdzie i zostanie włączona i nagle... jest jakoś rzęsi albo coś, trzeba to wszystko, niestety. Wiadomo, są te G-Lava, jakieś takie deptoki śmieszne, że to się samo włącza i tak dalej, ale nie chcę mi się w to bawić, wystarczy to. Bo kupię sobie to mało na włącznik. Miałem kiedyś Morleya, ale Morley mi nie pasuje brzmieniem. Szczególnie dlatego, że on jest jakiś taki... brzydko brzmi na klinach. No nie żebym ja grał na klinach jakoś super dużo, ale lubię sobie czasami jakieś takie... Łaka łaka z filmów. Ten tego z lat 80. nie, to Crybaby brzmi... dużo, dużo, dużo lepiej, nie? Dalej. Kajmie to lezie teraz. Wiem, dobra. Tu sobie kupiłem jeszcze harmonista Bossa. W sumie miał mi robić te wszystkie... O kurde, dobra. Miał mi robić te wszystkie harmonie, nie wiadomo jakie rzeczy. Czekaj, Kaj to jest. Dajmy sobie na wcisk. Aha, bo tu muszę ten drugi wciąć. W jakiego to może harmonię robić? No nie wiem. Dobra,
fajny detune w ogóle, nie? Wiadomo, o co chodzi, nie? Żeby tam się rozmywało ładnie, nie? No i teraz w ogóle to mi to leci, bo mam dwa wyjścia, nie? I robię sobie rozdziałkę. No i załóżmy, lecę z tym normalnym rigiem, gdzie nie robię rozdziałki, teraz tak zrobiłem dla hecy. No to to mi wraca zaś gdzieś tutaj, wiem, do bramki, nie? No do bramki szumów. To jest bramka szumów robiona przez Łukasza Profunda, bardzo fajnego. Oprócz tego jeszcze tam maluje jakieś grawerki, robi cudawianki, fajne to jest, no to w ogóle gafel musi się pojawić. No i ona jest na cztery kable, więc idzie tutaj za pierwszym razem. Z tego pierwszego razu idzie do takiego czegoś o Tube Screamer. To jest EE Preamp Epic Effects. Całkiem spoko, akurat w tej konfiguracji do tego mi totalnie robi. No i co? To jeszcze musi iść drugi raz przez te bramki. Aha, dobra. Nie, i to idzie już do głowy. I teraz z głowy jeszcze idą te wszystkie sendy returny, nie? No to wysyłam to z sendów returnów znowu do tej bramki, żeby szło z powrotem. I to idzie do delaya, to jest w ogóle fajna zabawka, bo to jest delay slash reverb slash booster, nie? Więc mogę na przykład mieć, załóżmy, słabszy sygnał, nie? Pod jednym guzikiem wszystko robi, nie? Można sobie ustawić, że to jest tylko delay, że tylko booster, tylko... No jedna z tych trzech opcji, ale w każdym razie to jest najważniejsze, co chciałem w ogóle tutaj, żeby było zrobione. To jest to, że raz se na duszę purchowe i mam brzmienie już podstawówki i jest ciutkę głośniej, albo przynajmniej na tyle głośniej, na ile tam chcę. No i co? To wraca do wzmaka. Jelo, wzmaka zaraz omówię. Natomiast to tutaj jeszcze się dzieje po kolei. Ja bardzo lubiłem swego czasu korzystać z tego gagatka. To jest najzwyklejsza nerka XT. To jest najzwyklejsza nerka XT. Nic w ogóle jakiegoś spektakularnego się w niej nie dzieje. W sensie, że nie jest to jakiś kurde super topowy efekt z nie wiadomo jakiej puły. Ale jak się tym ktoś umie pobawić, to można z tego fajnie pokręcić, nie? I w ogóle stoję, włączone jest on do piwaja jakiegoś, nie? I mogę sobie zrobić rozdziałkę, nie? Że jest... Kiedyś robiłem to w ogóle tak, że rozdzielałem to tunerem. Teraz rozdzielam tym, ale że chcę mieć we wszystkich jakiś tam dodatkowy efekt, to sobie zapiąłem teraz za harmonistę sobie zapiąłem tego tunerka. Raz, bo lubię się nim stroić, a dwa, żeby sobie właśnie zrobić rozdział. Tu sobie mogę ewentualnie...
No, ale jakoś nie specjalnie go użyłem. Jeżeli chodzi o purchawy, to co? To chyba tyle, kurde, no. Jest jeszcze ten food switch, nie? No to food switch to trzy kanały, wiadomo, nie ma nic nadzwyczajnego. Zasilajka, fuel tanka, całkiem spoko. Fajne ma to, że ma przejście na 110 V, więc jak gdzieś tam wjeżdżają jakieś, kurde, z South America i tak dalej, czy Ameryka albo Japan, to działa we wszystkich prądach. Dobra. Teraz już wzmak. Ja sobie w ogóle... cisza. Dajmy sobie tą bitę w ogóle. I mówię wzmak. To jest Rivera Knucklehead. Dwójeczka, którą kupiłem jeszcze wciół czasu temu gdzieś w Stanach. Jak dolar był po 2,50. Upylało się, nie ukrywam. Fajna główka, ma dwa kanały, tu z pokrętem, no w zasadzie standard, nic nadzwyczajnego, nie? Gain, bass, mid, treble, master, nie? Gain, nie, bla, 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 wiadomo. Focus, czy to jest jak bardzo speaker reaguje. Głośnik, w sensie głośnik, bo powiem znowu, że defaultowo się rozstawiłem głośnik i knoby mi się popierdzieliły, czy naby. Nie, będzie burza, więc... No i w każdym razie to pokrętełko steruje tym, jak głośnik bardzo reaguje na niskie tony, chyba czy coś takiego. No w każdym razie jak to się podkręci, to buczy po prostu jak chóry w batuszce. Nie da się tego słuchać, a jak się to skręci, to jest takie bardziej ciasne brzmienie, tight, nie? Presence, wiadomo co robi, ilość wysokich. Już obecność wysokich w całym brzmieniu. Z tej strony wszystko low, high gain. Nie, bardzo fajna rzecz z tyłu, jaka tam jest, to jest to, że da się sterować pętlą efektów i sendem i returnem, dzięki czemu ja mogę na przykład rozkręcić ten wzmacniacz na 4, gdzie on normalnie już by urywał uszy, a tam na całości skręcam sobie wszystko w dół, tak żeby po prostu cały wolum skręcić w dół. No i mam jakby rozkręcony wzmacniacz tutaj na przedwzmacniaczu, a później już jest jakby obcięta moc, dzięki czemu mogę sobie grać w domu na jakiejś ludzkiej głośności z w miarę sensownym brzmieniem, nie? W tym momencie w ogóle biorę to z szurka SM57, dorobiłem się, co nie? Mam to na takiej jakiejś śmicznej stule i zawieszone. W ogóle kupiłem taki chwytok, żeby tu nie mieć statywów jakichś niepotrzebnych. No i to lezie do Focusrite'a. No jelo, jakbym miał trzy wejścia w Focusrite'ie, to bym sobie jeszcze włączył poda, ale ten. No ale nie mam, no to jadę tylko z szura i z pojemnościowy, żeby coś było słychać jak gogol. Jeżeli chodzi o wzmak, to tyle. Paczka Mesa 2x12. Najlepsza paczka w Polsce. Nagrała już dużo płyt. No, brzmi fenomenalnie. Ten zestaw w ogóle bardzo mi odpowiada. No i przede wszystkim o co ja najbardziej walczę w graniu i tak dalej, no to jest jakaś tam... żeby mieć unikatowe brzmienie, nie? Że najchętniej bym sobie kupił EVH'a 5150. Ale że wszyscy to teraz mają, to ja słyszałem, że ma więcej niż 3 osoby, to by się odechciało. Podobnie zresztą z kemperami i tak dalej, to wszyscy teraz na tym grają. Więc ja mam tak, że nie lubię, nie? Nie lubię po prostu mieć to, co wszyscy. Ja sobie muszę samemu coś swojego jakoś ogarnąć, bo pracuję nad swoim tam jakimś brzmieniem. Gdzie wiadomo, oczywiście tam złapię to brzmienie przede wszystkim na pierwszym miejscu. Ale żeby też mieć jakieś graty, które jak odpalisz, o wiadomo, że to jest to. A jak wszyscy sobie odpalają i wiedzieć 5150, no to elo, nie? A no jeszcze zaraz, sorry, bo zapomniałem sobie. Kurwa, jak to się robi? No tak, właśnie, że nie przedstawiłem tych kanałów, nie? Że ten główny...
klina, to może lepiej pokażę na następnej gicie, którą chcę zaprezentować. Co nie? Pyk. Dajcie w odstawkę, elo. Zamacham. O! Ha? Jakie sprytne. W ogóle w tym Linesixie fajne jest to, że ten kabel ratuje, nie? I że jak na przykład zdupcy się jedna gitara, to wtedy mam kabla tutaj, nie? I od razu pyk i jest następna, bo jak, nie wiem, bateria się skończy czy cokolwiek, no to wjeżdża od razu nowa gita na kablu, nie? I nie trzeba się stresować, że coś się zepsuło, nie? Techniczny ma gitę albo coś. A ty sobie bierzesz drugą i próbujesz. Dobra. Przechodząc teraz do ustawienia gitar. To jest następna gita, jaki używany. Jest to Bane Stallman. Model, nie pamiętam dokładnie jaki. Dużo cyferek, ale jest to bardzo fajny w ogóle odpowiednik na wszystkie Fenderowe Stratotele. To jest w zasadzie takie połączenie jednego z drugim. Bardzo spoko wiosło. W ogóle, jeżeli chodzi o to wiosło, no to tak. Wiadomo, tu frota. Co ciekawe, ja używam takiego patentu, że jeżeli posiadam w ogóle w gitarze tutaj pokrętło tone, to zawsze tą gitkę troszkę skręcam w dół, tak na 8 mniej więcej, bo jak jest na całość, zawsze sieję takim trochę, bardzo dużo jest high'ów, a jak ściszę, no to znika, jest takie fajniejsze pełnienie. Co tu jeszcze robię? Z tyłu w ogóle lubię sobie zalepić, bo tutaj jest ten przez dechę idą struny. Nie, i to jest czasami irytujące, jak nie wiem, pęknie ci struna, gdzieś ci wypadnie to kółeczko, nie, z kawałkiem urwanej struny, i później sobie na posaka wdepniesz i jest płacz, bo nie możesz tego znaleźć, a dwa, że po prostu szybciej się wymienia dzięki temu. A później przy nakręcaniu bardzo często jest tak, że no, jak się po prostu przeplata te struny, to ja sobie przeplotę, wszystko zalepię i one są już tu. Nie ma tak na przykład, że jedna mi ucieknie, kręcę, a tu już jest na tym wichaj strzecz 8 obrotów i dalej nic, bo tam mi uciekło, nie? Tylko zalepione, pyk, wszystko na szybciutko. Oczywiście straploki tak samo. No i ja ją stroję w zasadzie normalnie tutaj w E. No i spoko. Ewentualnie zrzucam ją sobie czasami do S, jak chcę sobie przygrać jakiegoś Slayera. Lightowe rzeczy typu roczki czy coś, nie wiem, używane.
mam. Bardzo lubię grać na tej gicie, szczególnie wszystkie jakieś takie solówkowe rzeczy, lightowe, jak sobie gdzieś gram. Zawsze marzyłem, żeby mieć jakąś taką gitę totalnie nie do metalu. I ta spełnia tą funkcję i bardzo dużo na niej gram. W zasadzie ostatnio te wszystkie jakieś rzeczy, co robiłem, to cały czas leciało na tym Ibaneziku. Next one. Następny do dolenia. Tyk. Doleciał tonacjami trochę. Powiedzmy. No. To jest maszyna do zabijania. Tyk. Nie słyszałem. No i... Model ala Les Paul i to wiosło to jest po prostu zwycięstwo totalne, nie? Bo ma kształt Les Paula, ma, no, ono jest bardziej raczej stworzone pod chłostę, nie? Ale jak gram gdzieś jakąś chłostę w okolicach D, Cis, no to zaczyna, a jest kurde. A, kolejny patencik, nie? Bo bardzo dużo jest zwolenników grania. Ja kompletnie nie mogę brzmienia tego pick-upa, więc co sobie robię? Do zera. Nie, i dzięki temu, jak na przykład gram po prostu normalnie na tym pick-upie, nie? Pyk, jest kill switch, nie? Nie ma żadnych brudów, nie kurzy. Coś tam, wiadomo, że tam bramka działa, ale zawsze coś tam się odezwie. Tak to, pyk. Idę, chcę tam coś łyknąć, przetrzeć papę z potu. I gita po prostu nie gra, bo jest wyłączona, bo są jakby dwa wolumy. Tu oczywiście też mam troszkę skręcony ton i pretty much it. No tutaj są wstawione jakieś dwa bernacle, ja też się tam za specjalnie nie znam, co to jest wstawione. Dostałem gra fajnie, nie i yellow. No ale to jest model Ars 6 UCS. Bardzo fajna gita w ogóle. Super wygodna, no ewentualnie poza tym, że nie ma tego ścięcia, ale to się da przyzwyczaić. No taki typowy lesik. Co tu jeszcze ciekawego można o niej opowiedzieć? Aha, no i teraz jak grałem te parę sztuk Space, no to tam jest strojone, że wszystko jest... Dobra. Z tym, że kolejna rzecz, której się nauczyłem, bardzo w zasadzie cenna rzecz, jeżeli się stroi do dropa i w ogóle wszystkie jakieś takie stroje trochę niższe, to zawsze tę strunę stroi się trochę niżej od krechy. Czyli jeżeli mam mieć tutaj C, no to... stroję ją, nie wiem czy widać, ale stroję ją delikatnie pod krechą, nie? Także jak puszczę... Thank you.
nastroje, bo jakbym miał nastroje do krechy, to przy jakimkolwiek uderzeniu tego typu byłoby po prostu nie stroiło do góry. A druga sprawa, że musiałem się też nauczyć trochę tak grać, bo w zasadzie nie używam dropa kompletnie, to jest dla mnie obcy strój, zawsze stroimy się w standard D na szóstkach, albo standard B na siódemkach. No i mam jeszcze syndrom jedynego gitarzysty w zespole. I jak pojawiła się druga gitara, no to nagle trzeba było zacząć się gdzieś tam słuchać. Wiadomo, to jest oczywiste, ale lubię sobie zrobić... Bum, nie? Jeżeli dwie gitary zrobią tak samo, no to jest słabo trochę, nie? Więc nauczyłem się tutaj, a że łapę trochę mam ciężko i lubię sobie przesadzić, no to nauczyłem się, że tutaj jednak te wypuszczenia wszystkie... Żeby jednak ważniejsze jest, żeby stroiło i robiło ściany dźwięku, a nie... Nie wiadomo co Bartoszewski. No, tyle jeżeli chodzi o to wiosło. Idziemy do następnego. Gagatka. Pyk. Następny gagatek. To jest mój faw. Yeah. To jest w ogóle mój faw, jeżeli chodzi o gity. Ale nie jest to... Było to moje podstawowe wiosło przez parę lat. Teraz się przyszedłem na to z Wajchu, bo zacząłem grać z Wajchu i oszalałem. To jest Ibanez RGD-7UCS, chyba tak. Bardzo podobna gita do tej zresztą, z tym, że różni się tym, że ma stały mostek. Thank God. Ma dwa pick-upy z Obernacle. Tam w ogóle jest jakiś Seymour Retribution, coś takiego. Nie wiem. W internecie mówią, co tam jest, nie? Co mi się strasznie podoba w tej gicie, to jest to, że też nie ma tutaj potencjometru tom, że to nie jest w tym miejscu, tylko tu nie przeszkadza przy kostkowaniu i tak samo ten knob jest umiejscowiony dużo dalej niż w normalnych gitarach, gdzie jest tutaj, co czasami przy graniu w ten sposób on no trochę przeszkadza, nie? No, mi on czasami przeszkadza. A w tej gicie to jest wszystko idealnie zrobione, nie? No, zapomniałem gdzieś frot w ogóle tutaj ten założyć, ale teraz tak, normalnie tą gitę stroję w standard B, ale teraz na potrzeby czy to lekcji, czy to obczajania numerów, czy robienia rzeczy tam jakichś, stroję tą gitę troszkę inaczej, mianowicie stroję ją tutaj w C, także jest... A ostatnia struna to E, czyli... Bardzo w ogóle fajny zabieg, nie? No i przy okazji mam tutaj też już od razu na starcie większość numerów Acid, nie? Thank you.
jeszcze robię, to jest też... Wrzucam się do Ice. No i co to dam? Mogę sobie grać jakieś memory, może nie, ale... Ale na przykład cała Ace z High Proof w Cosmic Milk jest w tej tonacji, nie? Bardzo, bardzo ciężko. Mianowicie nie jesteśmy w stanie uzyskać dobrego trytonu. Ale w najlepszym miejscu się go nie da zrobić, nie? Teraz dwa, że bardzo ciężko jest uzyskać kwartówkę. Nie brzmi tak dobrze, natomiast wypuszczona kwinta brzmi fenomenalnie, to jest oczywiste, nie? A dwa, że tutaj w ogóle jest to ostatnio studno. W każdym razie, jeżeli będzie to w miarę nastrojone... A, do C faktycznie. Boże. Ja tak musiał wszystkie te stroje znać na pamięć, tak dalej by było szało. Lubię sobie to znaleźć, nie? Ale... No i właśnie, teraz te dwa akordy, o których... Wszystkich gratów i tak dalej.
tak, z tego co widzę, to nawet się nie zamykam w godzinie, więc wydaje mi się, że lepiej będzie zrobić następny odcinek już bardziej graniowy i pokazać coś innego niż tylko graty i się tam, no nie wiem, wygłupieć z jakimiś zabawkami. Myślę, że jeszcze trochę tego zrobię, bo tematów do ogarnięcia jest naprawdę kupę, a dzisiaj były takie no, gitarowo-sprzętowe raczej zajaweczki. No, jeżeli komuś pokazałem coś nadzwyczajnego albo ktoś wyciągnie z tego filmiku jakieś plusy albo korzyści, no to cieszę się niezmiernie. Następnym razem sobie trochę bardziej pogramy na poważnie, a nie tutaj takie ciurlu-ciurlu na testach i pokazywaniach sprzętów, więc dzięki za dzisiaj, pozdróweczki dla Xantypa. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na moje sociale, Insta, Facebook i tak dalej, będą linki i do usłyszenia niedługo. Nie wiem, czy to jest true, czy to jest replika Morgan. Taki. Może i true. Kiedyś widziałem taką firmę, która robi repliki takich samochodów. Niezły silnik tu musi być. W takiej długiej masce to tam konkretna moc musi siedzieć. Zawsze mnie fascynowały szprychy w takich kołach. Fajnie właśnie, że w BMW 30 są takie szprychy, no ale to jest zupełnie inna konstrukcja niż BMW 30. Oczywiście nie mam zielonego pojęcia, bo ja się na samochodach nie znam. Czy to jest to chyba raczej powojenna już konstrukcja, nie? Ale no, musi to nieźle jechać i zawsze pewnie jak ktoś tym jedzie, to robi konkretne wrażenie i musi naprawdę wzbudzać respekt. X77 na blasze, czy na plastiku właściwie, czyli Xantyp 77, bardzo fajnie. Światełko na kole zapasowym dodatkowe. No powiem wam, że robi to robotę. Podoba mi się ten samochód. Oczywiście wszystko w środku skóra. Nie tam żadne badziewie ze Skyu. No nic, no. Oglądajcie filmiki o gitarach. Jak zwykle pozdrawiam z jakże uroczego miejsca, którym jest Londyn, bądź Birmingham, bądź Plymouth, czy cokolwiek innego w Wielkiej Brytanii. To wszystko wygląda tak samo.